Nie będzie to na pewno Gangplank, chociaż Kackus czasami lubi sobie oczywiście chwycić za baryłkę z prochem. Pirat, ale... Ale Kennen wbita na 6 poziomie po prostu w rywala. Jednak Karma. Karma, o której mówiliśmy wcześniej. Jest ten Blastcone, jest ta sadzonka. Czaru po prostu w tym momencie rzuci dyskiem, rzuci frisbee, złapie przeciwnika, a Bolczak wchodzi rozpędzony, jeszcze użyje swojego smite'a, ukradnie część mu speeda przeciwnika, pierwsza krew na konto Bolczaka. Będzie atakował wraz z Brusterem 5, ale jest tu Bolczak, odpalony ultimate ze strony Alistara, ale Dumbai w tym momencie świetnie przeflaszował tą szarżę. Jest i oczywiście... Wysek. Będzie tutaj reinicjacja, Wysek wchodzi z ultimate'em, treni jednak świetny spell shield i Blue 45 także uniknięta została ta inicjacja. W tym momencie Bolszak jeszcze odpowie swoim ultimate'em. To jest zabójstwo na konto Aves. Dwa zabójstwa. Jest teleportacja od Kackosa możliwa, żeby tutaj zrobić, ale jednak nie. Blue 45 świetnie to ogrywa i popatrz, Bolszak prawie ucierpiał, ale jednak nie. Dumbai jest pierwszą ofiarą. Co to za pozycja? Będą gonić dalej, chociaż Kackos przerwany jego ultimate, jego teleport oczywiście. Oczywiście Bolczak wraz z Kubydem, ale Wysek także trafiony. Może jednak będzie tutaj próba jakiejś walki. Jest teleportacja, jest wyjście 245. W tym momencie Kubyd zamknięty w kontroli tłumu. No i zostanie także wyeliminowany. Snower! To na jego konto wpada ta eliminacja i prawdopodobnie smog rozpoczynany przez zawodników Pirate Sports. I ja się pytam, gdzie był Czaru w tej całej degrengoladzie, bo... Piraci tak dziwnie zaczęli tę walkę, ale zobacz, ona kontynuuje, zaczek prędzi Bolszak! Smok się jednak zresetował, więc Bolszak nie uzyska dodatkowych obrażeń ze strony swojego atak speeda, movement speeda, ale wejście, mimo wszystko przejęty ten smok. Oczywiście Bolszak nie ma swojego ultimate'a, więc nie wyjdzie, no i zostanie wyeliminowany. Dumbai, kolejna eliminacja na jego konto. Kubyt, kiedy upada Kubyt, nie chcesz walczyć 4 na 5. Ale popatrz, te uderzenia krytyczne i to jest zabójstwo solowe! Pamiętajmy, że bije w sword do góry w stosunku do przeciwnika. Czaru jeszcze teraz z fatalną teleportacją i może być w tarapatach, ale złapany! Dumbai! Jednego autoataku brakowało, ten dołożony, koniec serii, ale również zostanie zgładzony Czaru. I chyba musi się wycofać Damian z całej sytuacji. Ciekawi mnie najbardziej to, czy piraci będą szukać tutaj walki, bo jeżeli przyjrzysz się przedmiotom, oni są bardzo bliscy... Pięknego Power Spike'a, Czaru wyłapany, ściągnięte piórka i nie ma szans, żeby tutaj odpalił swój ultimate. Co więcej, Bolszak musi się salwować ucieczką, chociaż Dumbai w tarapatach i proszę! Wieża skończyła jego żywot, od tak! Jeszcze gdzieś tam na flance oj, próbuje, ale blue... Maciej! Maciej przyspieszony, wzmocniony tymi tarczami i chyba on zbejtował, bo popatrz, trenie wraz z Kubydem mają problemy, ten drugi już nie żywy, jeszcze błyskot Dumbaya do przodu, to może być koniec tego teamfightu, koniec serii, 12-6 na głównej tablicy wyników. Gdzie jest inicjacja, kiedy Snower trafia stuna za stunem, bo to już jest kolejny, okej, okay, jest teraz, ale ona jest spóźniona i Czaru wyłapie dwóch zawodników drużyny przeciwnej, to wygląda źle dla piratów. Oj, Bolczak. Bolszak jednak wybity do tyłu, chociaż Kackos jest pierwszą ofiarą. Mimo wszystko Bolszak przeżył to w jakiś sposób i piraci zmuszeni do odwrotu. Dwa trupy na konto Treniego. No ale w tym momencie kto za inicjacją będzie stał? Bo popatrz, Bolszak także na flance. On może wjechać, on może tym ultimate'em trafić aż 5 przeciwników. Nie ma wizji! Dumbai atakowany, ale on chyba i tak się wystarczająco wyleczy, bo popatrz, on po prostu kasuje Bolszaka w tym momencie. Z drugiej strony jest jednak wejście od Czaru. Ten zaraz może też upaść. Kubyt oraz Zawiconek nieruszeni, ale świetny stun. Kolejny ze strony Snowera, chociaż sam upada. W tym momencie jednak wymiana, więc mamy 3 na 4. Nie żyje Treni oraz Dawid, oraz Bolszak. I silniejszy katarcze ma Kackos, bo Lux w tego typu walkach jest świetna. Jej Prismatic Barrier daje naprawdę sporo, ale tutaj mógłby złapać Kackosa i zobacz, Dawidsonek jest w okolicy, jest zagrany Final Spark i Kackos jeszcze próbował tutaj wejść. Dawidsonek, czy uda mu się wykluczyć Dumbaya? Póki co to strzelec drużyny przeciwnej radzi sobie lepiej i to powinien być Elder Drake dla Piratów. Oraz Wysek, oni wszyscy uciekają, mało Barona, ale Bolczak będzie atakował, wjechał w Snowera i ten już upada i także po prostu ucieknie z całej sytuacji Bolczak. I popatrz, pomimo Barona, który jest na konto piratów, to Aves rozpoczyna tego smoka starszego i już drugiego i będzie wejście, może Blue 45 wreszcie z jakąś flanką, oczywiście ma błysk, jest także Wysek, ale oni chyba chcą tylko zwabić w tym momencie, ojej, robną ziemię, nie powinien, ale będzie dalej walka, popatrz, kto tutaj wygra, jest także Krab we wszystkim przejęty przez, o Jezus! A nie, to był klon, spokojnie, Czaru jednak musi użyć Zoni. Popatz, Wysek, on ma 10 tysięcy punktów zdrowia. Dumbai z pierwszym zabójstwem. Do tego jeszcze Bolszak wyeliminowany. Nawet jeżeli zabiorą smoka zawodnicy Aves, to nic z tego, chociaż jest tu Wysek. Pamiętaj, jesteś dżunglerem, masz smite'a, możesz to zrobić. Nie, to Dumbai zabiera smoka drugi i pobiegnął. Raz.
więc to jest bardzo trudne i ten podwójny Elder, oj wzmocnieni, oj przyspieszeni, Blue po prostu stankuje, popatrz, Lamba i bije te wieże bez żadnego problemu. Dlaczego on nie tankuje, ale ta tarcza jest zbyt wielka, koniec serii, także na konto Snowera i Kubyt oraz Treni, oni nie mają wiele do powiedzenia w tym momencie. Aves upada po niezwykle długiej batalii, to piraci wreszcie mogą swój sztandar powiesić nad tym zdominowanym regionem.